Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w live Inspiracja, Edukacja. Dzisiaj udało mi się nie zaspać, więc jestem z Wami tutaj prawie punktualnie o 7. Dzisiaj porozmawiamy sobie, miał być już temat troszeczkę inny i poniekąd będzie, ale jeszcze w kontekście terapii zachowań myślę, że mogłoby się to nam zawrzeć. Więc dzisiaj porozmawiamy o pozyskiwaniu zaufania. O zaufaniu jako metodzie terapii. Natomiast jutro zrobimy sobie podsumowanie tego całego tematu i tym sposobem zamkniemy tydzień. Zamkniemy też rok szkolny. I witam Ciebie, Mariusz. Cześć. Cieszę się, że jesteś ze mną tutaj. Witamy Mariusza. Okej, ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca i jak zawsze, jeśli jesteś ze mną na żywo, to właśnie przywitaj się, daj znać, napisz mi, że jesteś, pamiętaj o lajkach, o serduszkach, a ja witam serdecznie wszystkich facebookowiczów, instagramowiczów i youtubowiczów, którzy są z nami albo którzy oglądają powtórkę. W kontekście pozyskiwania zaufania u konia, generalnie jest tak, że niestety, ale na zaufanie, na szacunek konia musimy sobie zasłużyć. To nie przychodzi samo z siebie, dlatego na przykład, że na niego wsiadamy, dlatego, że go karmimy, czy że płacimy za niego no, grubą kasę co miesiąc. Musimy sobie na to po prostu zasłużyć, tak czy inaczej. I istotą działań mających na celu pozyskiwanie zaufania konia jest przekonanie go, że człowieka nie trzeba się obawiać. I tutaj w zależności od tego, jakie koń ma doświadczenia wcześniejsze, będzie to łatwiejsze bądź bardziej trudne do wykonania. Jeżeli koń wcześniej miał złe doświadczenia, będzie stosunkowo trudno mu zaufać i zrozumieć to, że chcemy dla niego dobrze. Natomiast jeśli nie doświadczył jeszcze w swoim życiu jakichś negatywnych cech, będzie mu o wiele łatwiej. Podobnie też jeżeli chodzi o nastawienie, o charakter konia, to też będzie to miało wpływ lepszy bądź gorszy na no właśnie, na zaufanie do człowieka. I cześć Becia, witam Ciebie, cześć. No właśnie, więc koń powinien czuć się w obecności człowieka bezpieczny, chroniony, również w obliczu zagrożenia, czyli nie może jakby nam udzielać się jego panika. My musimy być tą ostoją, oazą spokoju. Dlaczego w kontekście chciałam porozmawiać o pozyskiwaniu zaufania w kontekście właśnie terapii zachowań? Dlatego, że to zaufanie we wszystkich tych aspektach, o których mówiliśmy, jest nierozerwalnie związane i te wszystkie zasady, które musimy spełnić, pozyskując zaufanie konia, też, słuchajcie, też są jakby podstawą do tego, żeby cała ta terapia się udała. Czyli konsekwencja, czyli spokój, czyli taka opanowanie, tak, stonowanie też naszych emocji. To wszystko, jakby kiedy zastosujemy, możemy spodziewać się, że koń nam zaufa, że koń za nami podąży. Ja zawsze tutaj promuję postawę biernego przywódcy, nie przywódcy alfa, który zmusza konia do czegoś, tylko przywódcy biernego, który swoim zachowaniem, swoim opanowaniem właśnie, konsekwencją, przewidywalnością skłania inne konie do podążania za nim, czyli nie przymusza, a skłania w taki sposób, że konie naturalnie chcą po prostu to robić, bo wiedzą, że będą przy nim bezpieczne i że w przypadku zagrożenia jest większa szansa wtedy na przeżycie, tak generalnie ogólnie mówiąc. No więc dopiero wówczas, gdy między koniem a człowiekiem wytworzy się to zaufanie właśnie, można rozpoczynać właściwą pracę, czyli jeżeli mówimy o różnego rodzaju terapii zachowań, to jeżeli koń nam nie ufa, no to generalnie nie wypracujemy z nim zbyt wiele. Ale jeżeli w tych terapiach, o których mówiliśmy sobie na poprzednich live'ach, zastosujemy właśnie te kilka zasad, tak, a więc właśnie tą konsekwencję, a więc właśnie te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, to na pewno dużo łatwiej będzie nam coś wypracować i to zaufanie też siłą rzeczy przyjdzie. I to zaufanie też siłą rzeczy przyjdzie z tego względu, że po prostu no, spełnimy warunki, które muszą być spełnione, żeby koń zaczął nam ufać.
No właśnie. I by uzyskać zaufanie konia, człowiek musi poznać naturalne zachowania tego gatunku. Czyli to wszystko, co robimy w tym momencie, tak? Poznajemy psychologię konia, poznajemy zachowania naturalne dla gatunku, dowiadujemy się, co jest dla konia dobre, co może niekoniecznie, co działa lepiej, co gorzej. I mając tą wiedzę, będziemy w stanie lepiej go zrozumieć i lepiej odpowiadać na jego reakcje, tak? Lepiej z nim współpracować. Koń z reguły będzie próbował uniknąć kontaktu z czymś, czego nie zna, i jeśli nie zna nas, to będzie próbował nas unikać, bo nie będzie wiedział, z czego może po nas oczekiwać. Niespieszne zapoznanie go z obcym obiektem przy użyciu uzasadnionych pomocy i oswojenie go z nim przy wykorzystaniu pochwał i nagród sprawi, że nabierze do nas zaufania. Czyli znowu przewija nam się to, o czym mówiliśmy też w poprzednich live'ach. Natomiast siłowe działanie w tej samej sytuacji będzie miało dokładnie przeciwny skutek, a mianowicie utratę zaufania. Więc warto dać koniowi czas i pochwalić go za tą pozytywną reakcję, nie przymuszać go do niczego. Tak jak to często ma miejsce właśnie w przypadku załadunku do przyczepy na przykład, wkradają się nerwy, wkrada się pośpiech, no i wkrada się wtedy przymus. A gdybyśmy poświęcili odpowiednią ilość czasu, no to byłoby to bezproblemowe, bezstresowe i dużo łatwiejsze do ogarnięcia. I tutaj znowu mam dla Was taki przykład naszego załadunku do przyczepy. To był Contessy drugi transport. Drugi transport i to w dużym oddaleniu od tego pierwszego. Tak, bo wcześniej nie jeździła, urodzenia nie jeździła do momentu, w którym ja zabierałam ją z jej domu, ze stajni, w której się urodziła. I później miałyśmy przerwę około 3 lat, kiedy z przyczepą nie miała styczności. I słuchajcie, przyjechał po nas ktoś, kto przewozi konie. Później dowiedziałam się, że jest to handlarz jakiegoś tam rodzaju. No i niestety było już prawie dobrze. Kontesa już prawie stała w przyczepie bez żadnych nerwów właśnie, bez pośpiechu. Tutaj z pomocą mojego znajomego daliśmy radę ją załadować. Brakowało, słuchajcie, jednego kopytka, które stało na trapie, żeby wstawiła po prostu tą nogę do środka, żeby można było zamknąć przyczepę. Wszystko odbywało się w takiej bardzo przyjaznej atmosferze, bez żadnej szarpaniny, bez nerwów, bez tego typu rzeczy, do momentu, aż właśnie pan przewoźnik chciał się pospieszyć i dopchnąć ją, że tak powiem, do środka, tak? Czyli pojawił się przymus, pojawiła się presja, a mianowicie zaczepił lążę i chciał ją zagarnąć, że tak powiem, żeby tą jedną nogę wstawiła, żeby się nie cofnęła, żeby zamknąć trap. To, co wydarzyło się potem, miało skutek taki, że tego dnia już nie wyjechałyśmy z tej stajni i kontesa pozrywała wszystko, co się da, włącznie z kantarem sznurkowym, który podobno jest nie do zerwania. Nie udało się jej załadować. Wkradł się później właśnie pośpiech. Wkradł się pośpiech. Wkradło się no, taka presja otoczenia, tak? No bo jednak już następna stajnia oczekiwała na nas. Tutaj już oczekiwali, że wyjedziemy, że już boks będzie wolny. No i siłą rzeczy gdzieś tam ten pośpiech się wkradł. Natomiast gdybyśmy poczekali jeszcze chwilę, to znaczy my chcieliśmy poczekać, tak? Gdyby poczekał pan przewoźnik jeszcze dosłownie chwilę, nie spowodowałby reakcji panicznej u niej, która później zaburzyła, no właśnie, po pierwsze zaufanie, po drugie zaburzyła też chęć współpracy jakąkolwiek, tak? Do dalszego załadunku. Zadziało się tak, że kiedy ląża smyrnęła ją po zacie w okolicy tylnych nóg, ona się po prostu wystraszyła, odsadziła się, uderzyła się głową o wejście do przyczepy. No i później już jakiekolwiek w ogóle zbliżenie się do tej przyczepy nie mogło mieć miejsca, tak? Po prostu była taka panika, niechęć, że no niestety, ale bodajże następnego dnia, czy nawet po 2 dniach, już teraz nie pamiętam, bo to było dawno, dopiero udało nam się ją załadować i to na środku uspokajającym, na sedacji, bo po prostu no nie było innej możliwości. Więc zobaczcie, jak dużo złego może wyrządzić pośpiech, jak dużo złego może wyrządzić przymus. I no właśnie, i taka no, trochę niekonsekwencja w działaniu, bo jeżeli cały załadunek przebiegał swobodnie, a na sam koniec pojawiła się ta presja, no to też jakby zaburzyło to oczekiwania
jeżeli mogę tak powiedzieć, oczekiwania kontesy względem tej sytuacji, tak? No i zaburzyło też w jakimś stopniu zaufanie. Na tyle, że już potem nie była w stanie podążyć ani za mną, ani za tym właśnie moim znajomym, którego też bardzo dobrze znała i też mu ufała, bo też czasem z nią jakieś tam różne rzeczy robił. Więc no, takie mogą być po prostu konsekwencje. Więc zaufanie konia budują generalnie wszystkie akcje, które pomagają w utworzeniu pozytywnych relacji. Mogą one mieć charakter fizycznej bliskości, bycie z koniem nie tylko podczas godziny jazdy, co też mówiliśmy o tym bardzo dużo podczas naszego wyzwania grupowego, którego następną jakąś tam edycję tego właśnie wyzwania zrobimy sobie może po wakacjach. No właśnie, szczególną rolę odgrywa na przykład czyszczenie, które też często bywa pomijane albo oddawane na przykład luzakowi, tak? Albo jakiejś tam dziewczynce, chłopcu, który akurat jest pod ręką i który akurat może konia wyczyścić, żebyśmy my mogli założyć siodło i jeździć. Bardzo często z taką sytuacją się spotykałam w stajniach takich, wiecie, skokowych, sportowych. Często tak bywa, a tymczasem czyszczenie jest funkcją, która pozwala człowiekowi na przyjęcie tej opcji partnera, funkcji właśnie partnera socjalnego podczas zabiegów pielęgnacyjnych ciała, podczas tej wzajemnej pielęgnacji, czyli to, co zaprzyjaźnione konie robią ze sobą. Więc warto to robić. Becia pisze, że o tak, nie tylko czas spędzony z koniem jest nie tylko jazda, ale czas spędzony z koniem jest bardzo ważny. No właśnie, dokładnie tak. To jest bardzo, bardzo istotne. Doskonale nadają się do celu właśnie poprawy zaufania, poprawy budowania relacji, również techniki masażu i techniki relaksacyjne, jak na przykład T-Touch inaczej, tak? Technika T-Touch lub masaż po prostu, które umożliwiają wzrost zaufania między koniem a opiekunem i na przykład drapanie kłębu przyczynia się do wyraźnego uspokojenia tętna, tutaj według badań z 93 roku i podobnie jak w przypadku wzajemnej pielęgnacji o charakterze takim socjalnym uprawianej przez konie, relaksacyjne działanie tej czynności pozwala na obniżenie tętna nawet o 10%, więc jest bardzo dla konia pozytywne, bardzo uspokajające i koń chętnie się temu poddaje. I zatem dla zbudowania więzi opartej właśnie na zaufaniu niezbędne jest zainwestowanie czasu w intensywne zajmowanie się koniem, wykraczające poza godzinę spędzoną w siodle. Ta godzina spędzona w siodle to tak naprawdę jest nic, tak? Najważniejsze jest to, co robimy dookoła tego i jakość tego czasu spędzonego poza siodłem przełoży się bezpośrednio i wprost proporcjonalnie do naszej relacji właśnie w czasie jazdy, do tego, jak chętnie koń będzie z nami współpracował, jak chętnie będzie spełniał nasze prośby, nasze polecenia. Będzie to po prostu odzwierciedlało naszą relację z ziemi, naszą relację w międzyczasie i to, jak bardzo koń będzie nam ufał też. A więc szerzej rozumiane działanie mające na celu zdobycie zaufania konia to taki sposób pracy, by każde ćwiczenie kończyło się powodzeniem i pozytywnym wzmocnieniem. Ale nie oznacza to, że kiedy na przykład trening przestaje nam iść i rozkojarzyliśmy się i na przykład my już nie mamy siły, przychodzi zmęczenie, koń też już niekoniecznie ma chęć do skupienia i siłę po na przykład godzinnym treningu i coś przestało nam wychodzić, tak? Jakby przegapiliśmy ten moment, w którym powinniśmy skończyć trening, chcieliśmy zrobić jeszcze jedno ćwiczenie, taka sytuacja też bardzo często ma miejsce. Jeszcze raz, tak? Przejadę to jeszcze raz i już niestety się popsuło i już niestety za każdym kolejnym razem jest coraz gorzej. Nie oznacza to, że masz tak długo wałkować to jedno ćwiczenie, aż wyjdzie, bo masz zakończyć pozytywnie. Absolutnie nie. Jeżeli widzisz, że już nie dajecie rady, bo już przyszło właśnie to zmęczenie, bo już po prostu no wystarczy i nie idzie i nie pójdzie tego dnia, to wróć do czegoś bardzo łatwego, do czegoś, co koń potrafi, co koń lubi, co na pewno nie sprawi mu trudności. Wykonaj to ćwiczenie i wtedy zakończ trening. To również będzie pozytywny koniec, mimo że nie udało Wam się zrobić tej trudnej czynności, którą próbowaliście zrobić, to również będzie pozytywne działanie i również wpłynie pozytywnie na konia. Więc to powodzenie, pozytywne wzmocnienie jest też względne i nie zawsze musi dotyczyć tego, nad czym pracujecie, tak? To właśnie to pozytywne zakończenie wspólnej pracy.
Można generalnie ten pozytywny koniec, żeby wykluczyć takie właśnie problemy tego typu, można osiągnąć planując teoretycznie i praktycznie aspekty każdego ćwiczenia z wyprzedzeniem, czyli zaplanowany trening, tak? To, co będziemy robić, to nad czym będziemy pracować, a nie wymyślanie z minuty na minutę, a no to teraz może zrobimy to, a no to teraz może zrobimy tamto. Jeżeli zaplanujemy sobie trening wcześniej, gdzie każde ćwiczenie będzie wynikało z poprzedniego i będzie prowadziło do jakiegoś jednego określonego celu, będzie nam dużo łatwiej te ćwiczenia wykonywać i dużo przyjemniej będzie nam to robić. Kolejne etapy z kolei szkolenia powinny być proste i dostosowane indywidualnie do konia, małymi kroczkami, małymi sukcesami, tak? O tym pamiętamy. Zbyt duże obciążenie fizyczne, a zwłaszcza psychiczne, zbyt duże oczekiwania oznaczałoby utratę zaufania, tak? Jeżeli przedobrzymy, koń może nie chcieć już nam tak chętnie ufać, jakby to było do tej pory. Ok, mamy tutaj jeszcze wniosek, za chwilę do niego przejdę, ale najpierw komentarz Beci. Masaż jest super sprawą, meridian też, tak, technika meridianu, generalnie masaż meridianu, który używany jest w metodzie Mastersona, ale generalnie wywodzi się z medycyny chińskiej, mam taką grubą książkę, słuchajcie, o masażu meridianu, u człowieka oczywiście, tak, bo dla koni mało jest takich pozycji, ale jest to niesamowicie wartościowy ten właśnie przepływ energetyczny i generalnie masaż bardzo fajnie działa. I drapanko czasami jest tak fajne, że aż oczy uciekają. No dokładnie tak. Tak jak na przykład przy ziewaniu. Dokładnie, dokładnie tak. Generalnie każda pieszczota, którą koń lubi, którą będziesz wykonywać często, sprawi, że będziesz jakby coraz bardziej zaprzyjaźniony z tym koniem. To jest ważna rzecz. I Monika się z nami wita. Przepraszam za spóźnienie, dziś to ja zaspałam. No słuchajcie, zdarza się. Mnie dzisiaj obudził deszcz, na przykład ogromna ulewa o godzinie 6, czy nawet przed 6. I tak leżałam w łóżku, słuchałam tego deszczu i modliłam się tylko, żeby nie zasnąć z powrotem. Generalnie udało mi się wstać i udało mi się tutaj do Was zdążyć, więc bardzo fajnie. Ok. I przejdźmy teraz do wniosku. Przejdźmy teraz do wniosku, a mianowicie podstawę relacji pomiędzy człowiekiem a koniem stanowi zaufanie uzyskiwane poprzez przyjazne nastawienie, wyczucie oraz spokojne i cierpliwe, ale konsekwentne postępowanie w połączeniu z pozytywnym wzmocnieniem. Taki mamy wniosek z tego dzisiejszego działu, z tej naszej dzisiejszej lekcji. Myślę, że warto go zapamiętać i warto wdrożyć te wszystkie wskazówki, więc przeczytam go jeszcze raz. Jest to wniosek oczywiście z książki Zachowania koni, moim zdaniem bardzo wartościowy wniosek. Podstawę relacji między człowiekiem a koniem stanowi zaufanie uzyskiwane poprzez przyjazne nastawienie, wyczucie oraz spokojne i cierpliwe, ale konsekwentne postępowanie w połączeniu z pozytywnym wzmocnieniem. I stosując się do tego, stosując się do tych wartości, jesteśmy w stanie zostać takim biernym przywódcą konia, bo po prostu koń, wiedząc, czego może się po nas spodziewać, ufając nam, będzie w stanie i będzie chciał za nami podążyć. Okay? Będzie chciał za nami podążyć, bo będzie wiedział, że jest to wartościowe, żeby iść za nami, żeby nam zaufać. Tyle na dzisiaj ode mnie dla Was. Życzę Wam miłego czwartku. Widzimy się jutro w ostatnim live z tej serii. Podsumujemy sobie generalnie niepożądane zachowania, profilaktykę, terapię i ogólnie rzecz biorąc, co w takich sytuacjach robić. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obecność, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.